Dzień dobry, panie prezesie. Witam pana teraz jako kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Startuje pan w wyborach tych tegorocznych, które nie do końca jeszcze wiemy, czy dojdą do skutku, ale bardzo bym chciał, żeby pan jakoś wyjaśnił powód, dla którego pan wziął taką rolę ciężką na siebie. Dzień dobry. No, dość proste mam wyjaśnienie. Ja przekonałem się, co czeka Polskę w chwili, gdy dalej pozostaniemy w Unii Europejskiej i chciałbym przekonać Polaków do tego, że dłużej w tym tworze nie możemy być. A kandydowanie na urząd prezydenta daje mi taką możliwość. No, co dopiero by mi dało taką możliwość, gdybym został prezydentem. Ale już samo kandydowanie, a darmowy czas antenowy, możliwość występowania w mediach. No wiadomo, że dzisiaj w tym okresie zarazy obcięte zostało częściowo ta możliwość, ale pewna została. I to jest główna przyczyna, dla której ja kandyduję, czyli przekonać ludzi, powiedzieć im tak naprawdę, co jest z tą Unią Europejską, a na dodatek chciałbym no, w jakiś sposób ten wolnościowe moje podejście do gospodarki, do takie konserwatywne do światopoglądu, też przekazać ludziom, wyjaśnić, dlaczego to jest słuszne. Obydwie te rzeczy, prawda? I to kandydowanie na kandydowanie umożliwia mi to przekazanie tych wartości ludziom. Dobrze, rozumiem. Traktuje pan ten start, to branie udziału w wyborach dosyć utylitarnie, no ale jakiś program prezydencki, tak? Chociażby do prezentacji w kampanii pan przecież posiada, więc bardzo bym prosił o jakieś przynajmniej takie skrótowe jego opisanie tego pana programu. Cóż, ja jestem bardzo silnym wolnościowcem, jeżeli chodzi o sprawy obywatelskie, osobiste, ludzkie i chciałbym oczywiście przekazać, że gdybym był prezydentem, to bym to bardzo mocno podkreślał. Jestem konserwatystą światopoglądowym i to dokładnie jest to samo. A przede wszystkim jestem wolnościowcem gospodarczym. Ja tu wszędzie, przynajmniej wobec oświadczam, że gdybym był prezydentem, to oczywiście większość z ustaw, które Sejm produkuje w potwornym nadmiarze i bez sensu, na pewno bym nie podpisał. Na pewno nie byłbym podległy rządzącej elicie. To jest chyba oczywiste. A równocześnie z własnej inicjatywy chciałbym zarówno sejmowe, jak i być może ogólnospołeczne działania podjąć związane z wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Bo to groźba, która nad nami wisi ze strony Unii Europejskiej jest straszliwa. Tylko, że praktycznie nikt o tym nie wie. I może tak być rzeczywiście, że 90% ludzi jest za pozostaniem w Unii Europejskiej. Może tak być. Ale w chwili, gdy nie wiedzą, co ich czeka w najbliższych latach, to ja się temu nie dziwię. A nikt im tego nie powie. Dlaczego? Dlatego im nie powie, że apologeci Unii Europejskiej, tam Platforma Obywatelska, jakieś SLD i tak dalej, no to bardziej pewnie kochają Unię Europejską, jeżeli Polskę, więc po cóż mają ludziom mówić, że tam jest coś złego, się szykuje. A natomiast no, tacy, co udają, że są przeciwnikami Unii Europejskiej, typu PiS albo tam inne, to takiego zewnętrznego wroga potrzebują. Więc gdybyśmy wyszli, to by utracili takiego zewnętrznego wroga, z którym można wytłumaczyć wszelkie niepowodzenia. To pan powiedział przed chwilą, że coś strasznego nas czeka w przyszłości, kiedy i jeśli będziemy dalej w Unii Europejskiej. Bardzo bym prosił o rozwinięcie tego tematu. O co chodzi? O tym, na ile jesteśmy podlegli Unii Europejskiej, o utracie niepodległości i dalej, wielokrotnie mówiliśmy. Ja chciałbym powiedzieć o konkretnej jednej rzeczy, która jest w ogóle nienagłośniona, a jest chyba najgorszą rzeczą, która nas w najbliższej przyszłości ze strony Unii ma spotkać. Mianowicie lekce sobie ważymy sprawę opłat za dwutlenek węgla, za produkcję dwutlenku węgla. A tymczasem to idzie swoją drogą, to się rozwija. Swego czasu, jeszcze kilka lat temu, kiedy cena tony dwutlenku węgla, te uprawnienia, które są,
była niska, kosztowała kilka euro, a na dodatek Polska otrzymywała dość dużo przydziału tego darmowego, nie było to takie znaczące. Nasze przedsiębiorstwa płaciły, powiedzmy, tej kary, można powiedzieć, za ten dwutlenek węgla, rzędu kilkaset milionów euro. Ale już w 2019 roku, kiedy zmniejszono darmowy ten przydział tych zezwoleń na produkcję dwutlenku węgla, a równocześnie na giełdzie poszła cena tony dwutlenku węgla, przedsiębiorstwa polskie zapłaciły przedsiębiorstwom niemieckim, francuskim 8 miliardów euro. Stąd to szaleństwo było z tą elektrycznością, z tą ceną prądu, prawda? Nikt nie chciał powiedzieć, skąd się to bierze. Ale no ja wiem, skąd się to bierze, bo budżet państwa jeszcze udźwignął dopłaty do takiej różnicy, która wyszła, no nieco podwyższył się ten prąd, ale udźwignął i dopłacił. Ale wyższych już nie dopłaci. Ale niektóre przedsiębiorstwa już musiały zrezygnować. No w Krakowie Huta Stali, która była dawniej Lenina, dzisiaj była własnością Mittel, takiej firmy, no zawiesiła działalność, wygasiła piec, jawnie oświadczyła, że nie jest w stanie płacić tych opłat za dwutlenek węgla tym innym firmom. Dlaczego innym firmom? Bo te firmy typu francuskie czy niemieckie miały bardzo duże przydziały takie tego zezwolenia na dwutlenek węgla, natomiast korzystają z energii, nazywają to albo zielonej, albo z energii atomowej, to jak Francuzi, i oni mają te darmowe uprawnienia i sprzedają polskim przedsiębiorcom. Polskie huty, polscy wytwórni materiałów budowlanych płacą swoim konkurentom, czyli oni drożej produkują, a konkurenci mają z tego tytułu pieniądze, ich konkurenci. I to w tamtym roku było 8 miliardów. Ale plan Unii Europejskiej jest, żeby Polska mniej więcej płaciła, można to wyliczyć z ilości produkowanych dwutlenku węgla, 40 miliardów euro rocznie. Co to oznacza? Oczywiście kraj w życiu by tego nie udźwignął, to nie ma nic wspólnego nawet z tymi rozliczeniami między Polską a Unią i tak dalej, ponieważ nie udźwignęlibyśmy tego, a przede wszystkim przedsiębiorstwa, które mają płacić. Musiałyby zlikwidowane być te przedsiębiorstwa, tak jak ta huta w Krakowie. Czyli nie byłoby hut, nie byłoby produkcji materiałów budowlanych, nie było produkcji chemicznej, nawozów sztucznych, tego typu. Polska tak naprawdę zostałaby tylko taką kolonią dla Niemiec i Francji, surowcową, praca ludzka byłaby przez nich wykorzystywana, ręce do pracy, no tak jak to normalna kolonia. Dokładnie to się nam szykuje i to już jest zaplanowane. I po prostu chciałem o tym powiedzieć i wyjaśnić, bo ludzie w to nie wierzą. Rząd tego nie chce powiedzieć, albo część z nich nawet nie wie. Opozycja tego nie chce powiedzieć. No nie ma kto tego ludziom powiedzieć, co nas czeka. A równocześnie Unia Europejska od tego roku zakłada armię swoją własną europejską, co by takie kraje jak Polska zdyscyplinować. Żebyśmy nie mogli sobie tak jak Wielka Brytania wyjść z Unii bezkarnie. Panie prezesie, dobrze. Pan mówi o dużych przedsiębiorstwach, no bo duże przedsiębiorstwa pobierają dużą ilość prądu. Ja zapytam w takim razie, gdzie pan szuka swojego elektoratu? Które grupy społeczne pan chce zmobilizować i zaktywizować do głosowania na siebie w tych wyborach? Tak szczerze powiem, nie obchodzą mnie jakieś wybrane grupy społeczne. Nie zamierzam ani celować w jedną, ani w drugą. Moim zdaniem to, co nam się szykuje i to, co będzie w Polsce, jeżeli nie zmienimy polityki i zagranicznej, i wewnętrznej, i podatkowej, to dotknie wszystkich. Dotknie i dużych, i małych, i rolników, dotknie i zwykłych pracowników. No, jeżeli wszystko pójdzie w górę, ceny wszystkich rzeczy, to owszem, pójdą ceny masła, chleba, cukru i mięsa. Dotknie to zwykle uboższych ludzi, ale to tak samo pójdą ceny innych rzeczy, tych bardziej luksusowych. Dotknie to też tych bogatów, ale dotknie tych bogatych w Polsce, nie gdzie indziej, prawda? Cóż, no jeżeli ktoś tam gdzieś żyje na zachodzie i ma gdzieś Polskę i gospodarkę Polski, jego to nie dotknie. Ja do niego nie celuję, żeby na mnie głosował. No, na co mi jego głos, nie? Do większości obywateli, jeśli obywatele nie dowiedzą się, co nam się szykuje jako Polakom, no to no, na pewno nas to spotka. A jeżeli się dowiedzą i dalej by chcieli być
no takim podległym rabem, kolonią taką, nie? No, biednie nam się żyje, jesteśmy kolonią Niemiec tam, czy czegoś takiego. Cóż, gdyby ludzie chcieli coś takiego, no to trudno, no to ich decyzja. Ale po prostu musieliby o tym wiedzieć najpierw. Panie prezesie, no dobrze, ale to jest na razie tylko jeden temat. Owszem, prąd płacą wszyscy. Każdy, mniej lub więcej, mieszkańcy, znaczy użytkownicy mieszkań po prostu płacą go mniejszej, bo jest specjalnie cena zduszona. No ale to ten jeden punkt nie jest chyba tylko jedyny w pana programie. No, od kandydatów na prezydenta oczekuje się, nie powiem całościowej, ale generalnie takiej większej wizji swojej prezydentury. Oprócz uświadamiania Polaków przed niebezpieczeństwem, jak pan mówi, olbrzymich podwyżek prądu już w niedalekiej przyszłości, rozumiem, że ma pan jakieś propozycje dla właśnie jakichś grup zawodowych czy społecznych związane właśnie ze swoimi pomysłami, tak? Na prezydenturę. Nim odpowiem na pierwszą część pytania, to tą końcówkę może jednak sprostuję, bo chyba nie zostałem zrozumiany. Tu nie chodzi o to, że prąd będzie tam kilka razy droższy, bo to będzie, ale to oznacza, że ludzie w Polsce nie będą już pracowali tam, gdzie pracują. Nie będą pracowali w hucie, w fabryce produkującej nawozy sztuczne, produkty budowlane, nie będzie firm usługowych, które zużywają trochę chociażby energii. Tego nie będzie, to zostanie zlikwidowane. Co można powiedzieć? Można o innych rzeczach mówić, ale jeżeli grozi nam groźba nad groźbami, to znaczy likwidacja tak naprawdę polskiego przemysłu, co jest związane oczywiście i z bezrobociem, i z wysokimi cenami, przecież nie tylko prądu, ale masło też będzie 5 razy droższe, czy chleb, czy coś innego, a przede wszystkim my będziemy taką kolonią surowcową dla innych krajów. No chyba no nie ma większej groźby, jak zostanie tego typu rabem w Europie i tego typu bidakami, prawda? I to już ale bez możliwości wyjścia. Więc to jest tak, jak płoną lasy, to owszem, można żałować róże, ale lasy płoną. O tym pierwsze trzeba powiedzieć. I to wszystko z powodu podwyżek prądu, panie prezesie? No trochę jakby to powiedzieć, ciężko w taką wizję uwierzyć. No to dobrze, to może na przykładzie to podam, dobrze? Proszę. Przykładowa huta w Krakowie, owszem, zlikwidowana w tej chwili, zlikwidowana została pół roku temu. Ona produkowała stal i pracowało tu w niej kilka tysięcy ludzi. I ta huta musiała płacić hutom niemieckim kilkaset milionów euro, mówię o takich kwotach, rocznie, za to właśnie, że zużywała prąd i za to, że produkowała dwutlenek węgla w swoich piecach. Skoro miała płacić kilkaset milionów euro rocznie tamtej hucie, to musiała zaprzestać swojej działalności. Zamknęła podwoje. No bo nikt nie kupi od niej stali 10 razy droższej, prawda? Zwłaszcza, że niemiecka huta produkuje ją dzięki temu dwa razy taniej, bo jeszcze pieniądze z naszej huty dostanie, nie? W związku z czym zamknięta została huta. To samo będzie dotyczyło innej huty, albo to samo będzie dotyczyło fabryki na przykład nawozów sztucznych, fabryki cementu, albo fabryki cegieł, albo tam nie wiem jakiegoś tam kleju chemicznego, prawda? Cały przemysł chemiczny jest z tym związany przecież, nie? Bo jest energochłonny. Więc wszystkie te fabryki muszą być zamknięte. Czyli polski przemysł zostanie zrównany z ziemią, nie będzie przemysłu. Będą fryzjerzy, owszem. Będzie można jechać do Niemiec, do pracy, tam przy jakiejś babci starszej. To może być. No, takim zasobem surowcowym i rąk do pracy Polska zostanie. Ale zostanie biednym krajem, który zlikwiduje swój przemysł. No, będziemy mogli być no, tak jak to z kolonią bywa, nie? Taką biedną. No. Więc mówienie, że prąd, że jakiś prąd będzie drogi, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Prąd może być drogi dla osoby prywatnej. Owszem, będzie drogi, pewnie, że będzie parę razy droższy, ale najgorsze jest to, że tamte przedsiębiorstwa muszą być zlikwidowane, wszystkie, w Polsce. Bo 40 miliardów euro musieliby tamci ludzie płacić, a nie prywatni, innym firmom, czyli muszą zwolnić Polaków z pracy, no, te firmy. No. Samochodowych, produkcji samochodów też nie będzie w Polsce. To są dziesiątki rodzajów w ogóle przemysłu, który w ten sposób będzie nas kosztował. Więc ja o tym mówię. A jeżeli chodzi teraz natomiast o sprawę prezydencką, to ja w skrócie na początku samym powiedziałem. No jako prezydent
mam pewne możliwości. Chciałbym je zwiększyć jako prezydent, żebym miał je większe, ale one są dość ograniczone. Mogę przede wszystkim co zrobić? Po pierwsze, mam inicjatywę ustawodawczą. No więc oczywiste, że wszystkiego rodzaju będę próbował wszelkimi siłami. Jeżeli nie mam większości w Sejmie, nic z tym nie poradzę, ale będę próbował wprowadzić prawo w Polsce gospodarcze, pomijając już tą Unię Europejską i próbę wyjścia z Unii Europejskiej, bo będę miał wtedy możliwość przekonania Polaków do tego, nie? Czy i zrobienie tego, czy przez referendum, czy poprzez Sejm. Ale oprócz tego oczywiście będę miał inicjatywę ustawodawczą do gospodarki. Czyli do wolnościowego podejścia do gospodarki, czy uwolnienie, zmniejszenie podatków, zmniejszenie biurokracji. Tego typu rzeczy będę miał możliwość i będę ją próbował wykorzystać. Panie prezesie, pan był posłem do Unii Europejskiej. Pan doskonale wie, że 3/4 albo i więcej prawa polskiego jest oparte o no właśnie ustawy przychodzące z Brukseli. Będzie pan mógł dokonać obniżki podatków, jak Bruksela na to się... Znaczy po prostu nie będzie prawnej możliwości. Od tego zacząłem, że będę walczył o tym, żeby wyjść z Unii Europejskiej. Więc wtedy prawna możliwość by się pojawiła, prawda? To wtedy jeżeli przegram tego typu walkę wyjściem z Unii Europejskiej, tak naprawdę Polska już wtedy wystarczająco będzie zdołowana i zniszczona, że wiele już jej nie pomoże, ale niektóre podatki nie są związane z Unią Europejską. Na przykład PIT czy TIT. W ogóle może być stawka zerowa, nie musi tego podatku być. Unia Europejska od nas tego nie wymaga. To jest wymysł naszego rządu. Część biurokracji, którą my mamy związane z podatkami, czy tam z koncesjami i tak dalej, to wcale nie jest z Unii Europejskiej. To jest od naszego rządu. To, co Unia Europejska wymaga jedynie, to, żeby podatek VAT-owski był na poziomie minimum 15%. 15, nie 23. My mamy 23. Nie mamy, zgodnie z układami, któreśmy podpisali, wchodząc do Unii Europejskiej, nie musimy mieć żadnego podatku od osobistego, nie musi być PIT-u. Nie musi być podatku od firm typu CIT-u. To można znieść. Ale wszędzie jest, ale w całej Unii Europejskiej jest jakiś poziom różny. Ale przepraszam, było pytanie o to, czy możemy to znieść. No możemy. To, że jesteśmy w Unii, nie oznacza, że musimy te podatki mieć. Czyli zapowiada pan już walkę z rządem? W innych krajach bywają różne rzeczy, których w Polsce nie ma albo jest w Polsce. W jednych krajach jest dostęp do broni, w drugich nie ma. W jednych jest kara śmierci, w drugich nie ma. W jednym podatki są wysokie, w drugich są małe. Prawda? W Europie są też kraje, gdzie nie ma praktycznie podatku dochodowego. Prawda? To wszyscy walczą o raje podatkowe. My bądźmy takim rajem podatkowym. Polska. Niech tutaj lecą do nas firmy i tu się rejestrują. Prawda? My przy stawce zerowej to rzeczywiście byłoby... Ja bym to chciał zrobić. Tak. Ale to jest jedna z rzeczy. Inicjatywa ustawodawcza prezydenta to jest wbrew pozorom niezbyt potężna broń. Bo jak ja nie mam posłów wystarczającej ilości w Sejmie, to samą inicjatywą wiele nie załatwię. Mogę tylko przekonywać. Znacznie potężniejszą bronią jest możliwość weta prezydenckiego. Bo wtedy wszelkie głupie przepisy likwidujące nam wolność osobistą, nakazy, zakazy i tego typu rzeczy, ja jestem w stanie zablokować, zwłaszcza jak jest niewiele mniejsza opozycja od rządzącej partii. Bo wtedy trzeba 60%, żeby przebić moje weto. Więc tego typu wetami prezydent może potężnie rządzić. Co więcej, może też powiedzieć, że nie postawię weta w jakiejś sprawie, którą planowałem postawić, ale w zamian za to zwolnijcie tutaj przedsiębiorców z tego, a tamtego, prawda? Z głupich rozporządzeń, zakazów, nakazów. Tego typu działalność, skoro jestem wolnościowcem, i jestem niezwykle związany z wolnym rynkiem, takim wolnościowym, no to oczywisty jest sposób, że nie dopuszczę do jakichkolwiek ruchów, nie dopuszczę w miarę swoich uprawnień oczywiście, do jakichkolwiek ruchów, które by nam tą wolność zabierały, czy gospodarczą, czy osobistą. Więc wydaje mi się, że tłumaczenie teraz na przykładzie konkretnych, pojedynczych przykładów o tyle nie ma sensu, bo nie będę mówił na przykład, że tutaj komuś dam coś, komuś coś zabiorę i tak dalej. Odwrotnie. Ja chcę to prawo zmniejszyć, skrócić, prawda? Zmniejszyć biurokrację, zmniejszyć podatki. No to jest chyba oczywiste. Jest taka aż tak szeroka gama tych rzeczy, że to są tysiące rzeczy. I Sejm bez przerwy coś uchwala, bez przerwy zmianę. W podatku dochodowym w ostatnich 2 latach było 200 zmian. Tego nie 5, nie 2, 200. To są takie wielkości.
W podatku VAT to samo. Nikt już nie zna tego prawa. Przedsiębiorcy w Polsce, firmy prawnicze nie znają konkretnego prawa. Nikt. Każdy cwaniak może załatwić uczciwego przedsiębiorcę. Po prostu u nas prawo jest oszalałe. Posłowie myślą, że dobrze robią, jak tworzą. Im więcej inicjatywy ustawodawczej zrobią, albo więcej zagłosują, tym lepiej. Bo pokażą, że jest poseł i pracuje. To ja takich posłów do więzienia bym dał. Ja bym raczej odwrotnie zrobił. Im więcej byłeś inicjatorem zmian ustawodawczych, tym dłużej będziesz siedział. Tak powinno być. Panie prezesie. Nie masz w Polsce prawa, nie? Lepsze prawo żadne niż takie, którego nikt już nie zna. Dziękuję, panie prezesie, z tej perory pańskiej. No jednak wyszedł jakiś element dodatkowy programu, czyli podatki. Zerowe, tak? Obniżka podatków. Nie wszystkie. Ja nie jestem anarchistą. Nie mówię, że w ogóle nie ma być żadnych podatków. Jakieś państwo, tylko powinno być, no powiedzmy, stukrotnie bardziej ograniczone niż obecnie dzisiaj jest. Administracja jakaś powinna być, ale stukrotnie mniejsza niż dzisiaj. Nie dwa razy. Mówię o takich wielkościach. Więc pewne podatki na to powinny być. Ale na to tych rodzajów podatków w Polsce mamy kilkadziesiąt. Ja wspomniałem o takich najbardziej kłopotliwych i uciążliwych podatkach i najbardziej złych podatkach. Takich jak podatek od pracy, to znaczy PIT, czy CIT od przedsiębiorców. Te podatki powinny być zlikwidowane. Oczywiście podatek od spadków powinien być bezwzględnie zlikwidowany. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Tam różni tam homoseksualni i tak dalej żądają równouprawnienia, żeby się żenili i tak dalej. No czemuż to potrzebują? No potrzebują dlatego, bo inne jest prawo podatek spadkowe dla małżeństw, a inne jest spadkowe dla nich, nie? Zlikwidujmy ten podatek spadkowy, nawet przestaną się czepiać o to, prawda? O to, żeby byli małżeństwem, nie? Bo sami żeśmy sobie wyprodukowali faktycznie coś, co jest nierówne i nieuczciwe. No zgadzam się z tym. Ale także tych rzeczy jest tysiące. No, Polska w tej chwili stoi nieładem organizacyjno-prawnym. Kompletnie nikt nic nie wie, co się dzieje. No, nie może tak być. No. Dobrze, panie prezesie, dziękuję za rozmowę. Kończy nam się czas w tej chwili przeznaczony na tą część wywiadu z panem. Dziękuję. Rozumiem, że mogę podsumować to nie dla Unii Europejskiej i więcej wolności podatku. Gospodarczej i osobistej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.